zewnątrz, żeby popatrzeć na gwiazdę. Pomyślałam sobie. Gdzieś tam daleko są stacje kosmiczne i wysłane w kosmos sondy Voyager 1 i 2. Gdzieś poza granicami naszego Układu Słonecznego kontynuują swoją długą podróż przez przestrzeń kosmiczną, niczym wspomnienie o ludzkiej ambicji. Ambasadorowie, którzy przeżyli swoją ojczyznę. I wtedy pomyślałam, jeżeli one istnieją, czy my naprawdę umieramy? Jeżeli maszyny są przedłużeniem ludzkiego ciała, tak długo jak funkcjonują, istniejemy również i my.